Musisz zrozumieć na całe życie, że kobieta musi coś do ciebie poczuć od pierwszej sekundy, gdy cię zobaczy. To musi być pierwsza, najważniejsza rzecz. Rozumiesz? Dlatego zawsze mówię, że masz podejść. Nie poczuję tego przez internet, nie poczuję tego w klubie, nie poczuję tego gdzieś tam na domówce. Najszybciej, najlepiej, najbardziej dziewczyna poczuje do ciebie to coś przy podejściu na żywo. Rozumiesz? Podchodzisz, bum! I uwierz mi, że może do niej pisać 100 osób, może do niej pisać Messi, Ronaldo, po prostu Duda. Może do niej pisać, a ona i tak tego nie poczuje. Poczuje to, jak do niej podejdziesz. Rozumiesz? Naprawdę. Później już jest z górki. A natomiast jeśli dziewczyna nie poczuje tego w sercu, gdy do niej podchodzisz, to okej, masz jasny sygnał i lecisz do następnej, rozumiesz? I nie przekonasz dziewczyny, kobiety, laski, dupeczki nigdy logicznie. Nie! Ozłocisz jej dupsko, ona i tak tego nie będzie czuła, będzie udawała, rozumiesz? Są dziewczyny, które będą w porządku. W porządku w takim sensie, że powie ci od razu przy podejściu, nawet się nie zatrzyma, powie, nie jest zainteresowana. Jej serce bije dla kogoś innego. Musisz to uszanować. Musisz pokazać, że jesteś facet, że rozumiesz to. Musisz to zrozumieć. Słabi tego nie rozumieją. Myślą, że kobietę trzeba zdobywać latami, miesiącami, całe życie jedną. Nie. Jeśli ona tego nie poczuła, to choćbyś nie wiem co zrobił, to i tak no, nie poczuje tego nigdy. Może udawać, może się z tobą ożenić, a i tak cię prędzej czy później zostawi. Rozumiesz? Naprawdę, jest tyle kobiet, które nigdy gdzieś tam tego czegoś nie poczuły, ale są, bo już gdzieś tam, no nie ma nic na horyzoncie, no nie? No to tak jakby ci na śniadanie ktoś zrobił jajecznicę, której nie lubisz, ale otwierasz lodówkę, jest pusta. Nie ma nic w domu do jedzenia. No musisz zjeść, bo jesteś głodny. No to jesz, no nie? Ale jak pojawi się w lodówce przykładowo pizza, którą uwielbiasz, to olejesz tą jajecznicę, wyrzucisz ją, zjesz pizzę. Rozumiesz? I kto tutaj w tym momencie najbardziej cierpi? No facet. Nie kobieta, bo ona tego nie czuła. Dziewczyna, która jest w porządku, powie ci o tym. Dziewczyna toksyczna będzie się bawiła tobą. Rozumiesz? Będzie się bawiła, nie będzie tego czuła i będzie się po prostu bawiła. Naprawdę. Dlatego jeśli podchodzisz, jeśli dziewczyna się nie zatrzymuje, to uwierz mi, ona tego nie poczuła. No nie? Naprawdę. Szkoda twojego czasu. Szukaj dalej. Uwierz mi, że czasem jest tak, że podchodzę do dziewczyny, zatrzymuję się, gadamy. No ale coś tam no nie pykło, nie odebrała telefonu, odwołała spotkanie. Nie zadzwoniłem przykładowo więcej, ale ja wiem, że ona coś poczuła i jak ją widzę, to widzę, że po prostu no czuję to, czuję ją i wiem, że teraz podchodząc mogę brać ją za rękę, chodź na ławkę. Nie interesuje mnie to, że odwołała. Po prostu potrzebowała czasu, no nie? Potrzebowała czasu. Czasem jest tak, że pojawiam się w jej życiu za szybko. Nie jest jeszcze gotowa. Bo dziewczyna nie jest głupia. Ona wie, że jeśli zacznie się z tobą spotykać, to prędzej czy później dojdzie do stukania. Ruchanka.
jak kto woli. I ona może nie jest gotowa, no nie? Ale w jej gdzieś tam sercu już jesteś, zabiło i spokojnie. Ona wszystkich innych już w tym momencie gości będzie odrzucała, no nie? A nawet sobie niech pisze z innymi. To jest dla niej czasomilacze, rozrywka. Ale do ciebie coś poczuła, to uwierz mi, nie odpuści ciebie. Dziewczyna, która ma szansę przykładowo zakochać się, poczuć to, do czego jest stworzona, będzie walczyła zawsze o to, no nie? Nie popuści. Miałem taką sytuację kiedyś, że zostawiłem dziewczynę, ale ona coś do mnie czuła. I przez rok czasu praktycznie zawsze stała albo siedziała na ławce koło mojej sali, tam gdzie trenuję, no nie? Czekała, nie podszedłem, bo mnie wkurzyła, no nie? Ale widziałem to. Widziałem to, że walczy. Wszystkich gości odrzucała. Przepiękna dziewczyna. Naprawdę. I to nie jest jedyna sytuacja. Bo mówię, dużo podchodzę do dziewczyn i dużo się dzieje. I jeśli dziewczyna, mówię, poczuje, no to uwierz mi, będzie o ciebie walczyła. No nie, nie popuści tak łatwo. Nie popuści. Naprawdę. Będzie kilka lat. Kilka, kilkanaście. Wiadomo, że też nie będzie czekała w nieskończoność, no nie? No bo zegar biologiczny bije, dziewczyny się szybko starzeją, no nie? Naprawdę, dziewczyna w wieku 25 lat to już jest stara babcia, no nie? Naprawdę, a w wieku 30 to już w ogóle. I jeśli ty tego nie dostrzeżesz, no nie? No to jakby to powiedzieć, no pójdzie już do kogo innego, bo będzie musiała, no nie? Bo też twoje niezdecydowanie, niepewność, jakby to powiedzieć, no ugasi nawet największy ogień, jaki był rozpalony, no nie? Dlatego trzeba też kierować się wyczuciem, no nie? Naprawdę, no cały czas będę o tym mówił. Jeśli dziewczyna się zatrzymała, to uwierz mi, poczuła coś. Jeśli zacząłeś gadać głupoty, naprawdę, no to pomyślała sobie, no fajny chłopak, ale jest taki pusty, jest taki głupi, że no nie, odstraszyłeś ją, no nie? Kubeł zimnej wody na nią wylałeś. Dlatego mówię, nie przeginaj, reprezentuj sobą klasę, no nie? I patrz na dziewczynę. Jeśli dziewczyna widzisz, że się stara, to też nie ma co kombinować. Normalnie dzwonisz, rozmawiasz, nie ma co udawać kogoś innego. To wystarczy. Naprawdę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się.